projektu uchwały w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2014. Druk Państwu został dostarczony, druk numer 270. Projekt nie był przygotowany na 10 dni przed sesją, dlatego przed jego rozpatrywaniem wprowadzimy go pod obrady dzisiejszej sesji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc otwieram dyskusję. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Edukacji, Infrastruktury, Komunalnej Promocji i Komunikacji Społecznej, Praworządności, Polityki Społecznej, Zdrowia i Profilaktyki. I tutaj tak, zarząd przyjął autopoprawkę do projektu, która dotyczy rozdzielenia zadania numer 37. Proszę zobaczyć w swoich preparacjach. Na dwa zadania i zmianę numeracji kolejności zadań. Szanowni Państwo, zadanie numer 37, Nowogródzka Biblioteka Publiczna, filia numer 7, zakup książek na 3000. Wniosek numer... Panie Stanisławie. Numer 38, Nowogródzka Biblioteka Publiczna, dofinansowanie zakupu skanera... Ale mam problem. I tak jak powiedziałem, zakup skanera jest jako wniosek numer 38. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, macie to wszystko radny na komisji. Jeden z radnych powiedział, że wszyscy, którzy dostali projekty, nie trzeba ich czytać. Wszyscy umieją czytać. Taka była dosłowna opinia. Będę odpowiadał na pytania, jeżeli takowe będą. Proszę bardzo. Rozumiem, że nie ma pytań do projektu uchwały. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za... Przepraszam. No właśnie, bo patrzę się... Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2014.